Hałas jest jednym z najbardziej uciążliwych czynników środowiskowych. Człowiek słyszy dźwięki w szerokim zakresie natężeń, natomiast powyżej 120 dB dźwięk jest odczuwany przez człowieka jako ból. Jest to mniej więcej dźwięk samolotu odrzutowego. A skoro słuch trzeba dbać, to pani doktor, w jaki sposób go badać? Na początku podczas wizyty stacjonarnego laryngologa musimy sobie obejrzeć, ocenić uszy, czy nie ma żadnej przeszkody, która by wpływała na odbieranie dźwięków. Badamy ucho przy pomocy wziernika i lampy czołowej bądź otoskopu. Kiedy mamy już taką informację, że ucho jest czyste i nic nie przeszkadza, nie ma żadnej przeszkody na poziomie ucha zewnętrznego, możemy wykonać subiektywne badanie słuchu za pomocą kamertonu. Standardowo jest to kamerton 512 Hz i to jest badanie subiektywne. Uderzamy kamertonem i przystawiamy na czole pacjenta i pacjent nam odpowiada, gdzie słyszy dźwięk, gdzie ten dźwięk się pojawia. No, na czole, słyszę. Bardzo dobrze. Jeżeli ten wynik jest nieprawidłowy, wtedy możemy pacjenta kierować na badanie słuchu w komorze, czyli na badania audiometryczne, które nam już pokazuje szczegółowo, jaki problem ze słuchem nam się pojawia. Jeżeli chodzi o infekcję, zależy, jakiego elementu górnych dróg oddechowych one dotyczą. Jeżeli jest to infekcja ucha zewnętrznego, no to występuje obrzęk i w wyniku tego obrzęku gorzej słyszymy i to leczymy farmakologicznie. Może być infekcja górnych dróg oddechowych, infekcja zatok, która przebiega z obrzękiem śluzówki w okolicy nosogardła i wtedy może dojść do zapalenia ucha środkowego bądź do pojawienia się wysięku w uchu. Zapalenie ucha środkowego boli, wysięk jest bezbolesny, ale obie te sytuacje mogą prowadzić do pogorszenia słuchu.